Dzisiaj mamy zaszczyt gościć w CSK wybitną postać profesora Akademii Sztuk Pięknych Lecha Majewskiego. Ta wystawa jest, jest jedną z kolejnych tych wystaw Galerii Saskiej, której głównym pomysłodawcą, dyrektorem i właściwie całym sprawcą tego jest profesor Leszek Mądzik. Dlatego od razu oddaję głos profesorowi. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Cóż powiem, ten komentarz to zostawiam już Państwu do rozwagi. Natomiast tak zanim zaczniemy, przechodząc dzisiaj wzdłuż tej wystawy, którą dostrzegli z dystansu, ciekawie ją też widać, stwierdziłem, że jest coś takiego w sztuce, że będzie wieczne i gdzieś przy pewnym myśleniu, przy pewnej wartości nie ma epoki, która by coś zniszczyła i wypłowiało. I to jest taka pierwsza refleksja, że to się zawsze będzie bronić, jeżeli ma w sobie jakąś wartość. Nie jest sezonowe, nie jest modne, nie jest okazjonalne. I tak się dzieje z twórczością Lecha Majewskiego, którego serdecznie witam i cieszę się, że jest. Proszę Państwa, to jest duża dla mnie też radość, że jakby wydobywam tych, którzy, myślę, mieli wielki wpływ na to, co w polskim plakacie się działo. Jest pojęcie polskiej szkoły plakatu i tu mamy twórcę, który bardzo się do tego przyczynił. I tym bardziej jestem rad, że Pan jest z nami. Natomiast wszystko się kiedyś zaczynało. Tak rzeczywiście taką zawędruję, bo nie trzeba daleko stąd jechać, żeby być w Zamościu. I tam pewnie gdzieś złapał Pana czas młodości. I co mnie najbardziej zainteresowało, to co Pan terminował tam. Ja wiem, że tkactwo u siebie, a Pan był na jakim wydziale? To było liceum plastyczne, tam były fajne dziewczyny, no więc przede wszystkim świetna kolegiata, prawda? Wie Pan, ja pochodzę z Olsztyna i taka była sytuacja, że ojciec mojej koleżanki przywiózł kiedyś, jeżdżąc, zastanawiając się, gdzie tę córkę swoją do liceum też plastycznego dać. Więc przywiózł taką reklamówkę z liceum plastycznego Zamościa. To jest jedyna szkoła, która wtedy miała swoją reklamówkę, opisując w ogóle, czego uczą. I on mówi, pojechałem do tego Zamościa, fajne miasto, może tamte dzieciaki wyślemy. A ta koleżanka chodziła ze mną do przedszkola, do szkoły podstawowej i na studia. Także znamy się od małego. No i wylądowaliśmy w Zamościu. Bardzo sobie cenię w ogóle ten Zamość, bo był pełen młodzieży, prawda, wojennej. Wtedy dzieci dużo się rodziło i mieliśmy w ogóle wspaniałych pedagogów, którzy pochodzili częściowo z Lwowa, ponieważ po wojnie przenieśli się do Zamościa, do Lwowa, licząc, że tam będzie Akademia Zamojskich wskrzeszona. No niestety w Lublinie powstał UMCS i doszli do wniosku, że skoro w Lublinie jest uniwersytet, to nie potrzeba Akademii Zamojskich i powstały wobec tego licea, między innymi liceum plastyczne. Część z tych pedagogów została, bo mieli już mieszkania, a część nie miała, pojechała do Wrocławia. Stąd były takie świetne kontakty między zamojszczanami, a ci, co zresztą ze Lwowa. No więc mieliśmy wspaniałych w ogóle pedagogów od rysunku, od malarstwa, ale najcenniejszych mieliśmy w ogóle od projektowania graficznego, głównie literników. Myśmy się uczyli w ogóle pisać, jak już tu mówiłem przed chwileczką. Tu kolega jest też z liceum plastycznego w Zamościu, ale został później prawnikiem. Będzie pan miał pewien komfort w kłopotach. Tak. No więc mieliśmy takich literników w ogóle, gdzie pisaliśmy i później nie spotkałem takiego pedagoga literniczego. Także Zamość dał mi przede wszystkim podstawy w ogóle do tego, żeby zdawać na studia, ponieważ celem było w tym liceum przygotować was na studia. Myśmy nie mieli żadnej specjalizacji. To było tylko liceum. To później Zamość gdzieś tam zaczął w konserwację się bawić. To było liceum technik plastycznych? Nie, liceum sztuk plastycznych. Tak. Mieliśmy program 5-letni, tak jak technika, z całym programem liceum ogólnokształcącego. No i wszystko się tam dobrze skończyło z maturą, bo pan
Zdałem się w Warszawie. Zdałem. Zdał pan i później zdał sobie sprawę Tomaszewski, że by pana mieć pod opieką swoje skrzydła. Wie pan, ja w ogóle, ponieważ ja byłem malarzem, więc zdałem tutaj na Wydział Malarstwa i Grafiki i przez 2 lata studiowałem u Dominika, gdzie poznałem dobrze, co to jest kolor, jakie ma znaczenie. No i w 1968 roku, po tym słynnym marcu, postanowiono zmienić Wydział Malarstwa na 2 wydziały. Wydział Malarstwa, Wydział Grafiki. No więc po wakacjach zorientowałem się, że próbowałem w jakiś sposób przywrócić się na Wydział Malarstwa. Powiedziałem, nie wziął pan tkaniny albo malarstwa ściennego, to idziesz na grafikę, bo napisałeś grafika. No i wylądowałem w ogóle na Wydziale Grafiki. No, w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Tomaszewski, Mroszczak. Pozapisywałem się wszędzie, a następnego dnia tak pomyślałem sobie, i tak idę i tak poszedłem do Tomaszewskiego i zostałem do Tomaszewskiego. Po 3 dniach dostałem nagany, że zapisałem się do wszystkich pracowni, no więc... Ale zostałem u Tomaszewskiego, co sobie bardzo, bardzo chwalę. I zostało to jakoś dobrze mieć takie piętno mistrza, które jednak jakiś ślad zostawia, choć je robi swoje rzeczy potem. No myśmy robili w ogóle przeciwko niemu wszystko, bo on miał taki dość specyficzny sposób kształcenia, trochę inny niż ja, chociaż korzystam z tego wszystkiego, bo Tomaszewski szukał przede wszystkim pomysłu i bardzo ingerował w to, co robimy. On potrafił wziąć pracę w połowie, ciąć, prawda? Czasami asystent się włączał. On wtedy mówił do Bronisława Zelka, asystenta, jak skończysz, to sprzątnij. No i to była szkoła myślenia głównie, szkoła myślenia konstruktywnego, po prostu co jest podstawą, co jest problemem, jak to przeanalizować, żeby nie używać przypraw, a ugotować zupę. Tak, bo to bardzo często wszyscy sypią przyprawy, a zupy nie ma w tym wszystkim, jak to jeść. No. To prawda. Ja wiem, że raz byłem u państwa Tomaszewski, właśnie u pani Teresy Pągowskiej, bo to było małżeństwo. Świetna malarka też. Świetna malarka, też wystawialiśmy ją u nas, ale jego widziałem w takiej fazie, która była na drugim biegunie, kiedy brylował na Biennale. Już był zmęczony życiem. Da. Pojawił się w pierwszej chwili, myślałem, że nie zobaczę go, ale no tak się dzieje z czasem i z naszym wiekiem. Wyjątkowo taki pejzaż mi utkwił jego. Jak się gdzieś już prawie, że w wolnym tempie pojawił, ale wracając do jego twórczości, bo to jest ważny moment, prawda? Myślę, tak, że Tomaszewski bardzo silnie zaistniał, świeży Lenica, Tomaszewski, no jeszcze potem był pan Młodożeniec, prawda? To były te nazwiska, które rodziły no, pojęcie polskiego plakatu i pan też był w tym bardzo silnie, ale widocznie aż tak silnie, żeby no, pilotować Biennale plakatu, które było, wydaje mi się, no, czymś wyjątkowym w świecie i w Europie. No, wie pan, może jeszcze spróbuję jedną rzecz, bo przez cały czas jest problem między historykami sztuki a publicznością całego świata, co to jest ta Polska Szkoła Plakatu. Historycy uważają, że skończyła się w 1965 roku. Ja uważam, że tak, ale wtedy pojawili się właśnie tacy młodzi, jakby trochę inaczej myślący, jak Hołdanowicz Leszek, który parę dni temu my pochowaliśmy go, jak Bronisław Zelek, Marek Freudenreich. Polska Szkoła Plakatu charakteryzowała się tym, że to byli tylko indywidualiści. Ona miała tylko nazwę Polska Szkoła Plakatu, ponieważ wtedy rozkwitł no, niebywale. I sukcesy, prawda, no, wielkie sukcesy na całym świecie. Inne niż Szkoła Szwajcarska. Szkoła Szwajcarska była po prostu schematem, do którego wszyscy się dopasowywali. A w polskiej szkole plakatu każdy był inny. No i historycy sztuki. Ja uważam się za syna polskiej szkoły plakatu. Natomiast historycy sztuki mówią, w 1965 roku się skończyła. Ja mówię, no dobrze, ale Henryk Tomaszewski jeszcze świeży i inni, ci, którzy wtedy tworzyli, dalej żyli, pracowali. To oni już należą, czy nie należą do polskiej szkoły plakatu, skoro się skończyła. No tu jest właśnie ten konflikt, bo historyk sztuki, nie, prawda, panie proszę księdza, chce wszystko podzielić, uszufladkować. Natomiast, tak jest, natomiast na całym świecie w ogóle, jak widzą plakat z Polski, dobry plakat, mówią, bo to polska szkoła plakatu. Ku oburzeniu polskich historyków sztuki, którzy by chcieli po prostu uszufladkować i tak dalej. Pan, to Biennale, tak teraz? Ale może nie jeszcze wcześniej, bo mówimy ta fascynacja światem. Ja myślę, że
To tak jak w muzyce. Japończycy wyjątkowo polski plakat zauważyli, a my po części ich plakat także, bo tam były też, pan wie najlepiej, osoby, które rewelacyjnie, pamiętam te kapsle, prawda? No, parę innych jeszcze plakatów, ale gdzieś ta linia myślenia, przeżywania polskiego plakatu przez Japończyków była silna. Wiem, że oni byli obecni i pewnie też nagrody dostawali. Tak, oni się pojawili, właściwie można powiedzieć, przez Polskę wyszli na świat. Na pierwszym Biennale plakatu pojawiły się w ogóle niebywałe, technicznie wykonane prace serygraficzne. Ale a propos tego, co pan zaczął mówić o fascynacji polskim plakatem i niejako czasami wzorowaniu się na polskim plakatu, co głównie ostatnio robią Chińczycy, powiem panu taką przygodę, jaką miałem w Chinach. Na rok przed Tiananmen, to jest 87 rok, akurat zostałem zaproszony, żeby zorganizować wystawę w Szanghaju polskiego plakatu. Zebrałem kupę plakatów, tam było tylko 5 konsulatów, polski konsulat to pilotował. No i jest wystawa i któregoś dnia proszą mnie, żebym oprowadził tu artystów chińskich, chińscy artyści, prawda, żeby chcieli zobaczyć. No i takich prowadzę. I zatrzymujemy się przy jednym z moich plakatów. Ja kiedyś zrobiłem taki plakat do filmu Roberta Glińskiego Niedzielne igraszki, który był jakby na bazie scenariusza książki, tak, argentyńskiej pisarki. O tym, on to przerobił w ten sposób, że umiera Stalin gdzieś tam. Tam gdzieś umarł. I dzieci na podwórku zaczynają urządzać pogrzeb. Kotopiły kota, żeby było śmieszne. Słucham? Ptaszka, wróbelka. I zaczynają odstawiać w ogóle tak jak to państwowe w ogóle pogrzeby, więc ordery, wszystko, chodzą w koło przemówienia i tak dalej. No mniejsze z tym. Ja zrobiłem do tego plakat, zdjęcie lalki, która rzuca cień Stalina. No i stajemy przy tym plakacie, ja mówię, jak towarzysz Stalin umarł, bo to był rok 87, mówię, no to wtedy dzieci na podwórku urządziły uroczystość ku śmierci Stalina. No i tak patrzą, mówią, ale tu jest błąd. Ja mówię, jaki błąd? No bo lalka nie może rzucić cienia Stalina, to mówią artyści. Ja mówię, no ale jest taka przenośnia, aluzja, metafora, mówię, że to jak umarł Stalin, znowu tego. Ja mówię, nie, to jest błąd, więc ja próbuję jeszcze raz, a u niego błąd. Ja mówię, no może. Ja mówię, no. No więc ja wtedy zacząłem się dobrze przyglądać w ogóle sztuce japońskiej, zwłaszcza sztuce plakatu japońskiego. I co się okazało w ogóle? Że u nich nie ma czegoś tego, aluzja, przenośnia, metafora. Tam jest wszystko bardzo liniowe. Tam znaczy tylko to, co znaczy. Prawda? Jak jest żarówka czarna, obwiedziona różnymi kolorami, pamięta pan, na pierwszym Biennale było, to tylko to znaczy. I później, jakieś 10 lat temu byłem w Nanking, miałem tam wystawę, tam zaprosili 10 artystów, ale też parę osób z Chin też gdzieś tam wystawiało w innym miejscu. I jedna dziewczyna wystawiła plakaty z tymi słynnymi rączkami, na których było strasznie dużo różnego rodzaju znaków, napisów i różnych symboli. Ja się pytam jej w ogóle, to rozumiem, że to są wszystko napisy, a te znaki, to co to jest? Ona mówi symbole. Ja mówię, dobrze, jak te symbole łączą się, to one tworzą jakąś nową wartość? Mówią, nie, ponieważ mamy tyle znaków, żeby się wszystko pomieszało, bo z tego znak znaczy wyłącznie tylko tyle, ile znaczy. Każdy wie. No już była odpowiedź, prawda? I jeśli się przyjrzymy plakatom, zwłaszcza plakat, bo plakat jest skrótem myślowym, prawda? Więc on wymaga tylko po prostu niezwykle precyzyjnego odpowiedzenia na problem, prawda? Znalezienia odpowiedzi. To w chińskich plakatach, w japońskich nie znajdziemy tego, co w Polsce historycznie spowodowane, prawda? Mamy aluzję, przenośnię, metaforę, która się przejawia we wszystkich dziedzinach sztuki, a najbardziej w języku wizualnym Leszka Mądzika. Znacie tak. Państwo to, prawda? Teraz wiecie, dlaczego jest zaproszony. To jest, tu język wizualny jest tak skondensowany, tam nie może być ruchu niepotrzebnego. No więc zaraz będę pytał pana o pewnego rodzaju przesłania, czy w ogóle ruch aktora, prawda, może być u pana na przykład emocjonalnie spowodowany przez niego samego.
No ja to kontroluję. No więc właśnie, tak. To w plakacie jest dokładnie to samo, ja też wszystko kontroluję. Ale przywołał pan wydarzenia śmierci Stalina. To mały trend, żeby tak ożywić sytuację. Ja, kiedy on zmarł, założyłem sobie czarny szalik tutaj na rękę w klasie i później na grochu całe pół dnia klęczałem za karę. Naprawdę? Tak, poważnie, tak. To że wcześniej nie umarł? Nie, bo po prostu uważam, że i słusznie, że ja sobie z tego robię farsę. Ale to jeszcze tu wtrącę jedną bardzo ciekawą historię, bo był taki artysta grafik Trepkowski, bardzo znany, polski, socjalistyczny w ogóle, który, znacie państwo ten plakat Bomba z napisem nie, prawda? Więc on ciągle robił takie plakaty, prawda, na zamówienie władzy, robił to świetnie. Jak umarł Stalin, to do niego zadzwonili. Towarzysz Trepkowski, trzeba zrobić plakat. Się za głowę złapał, mówi, dobrze, za tydzień. Za tydzień przyjdźcie do mnie do pracowni. Przychodzą za tydzień, wchodzą, czarna. Czarna pracownia, na czarno, cała wysłonięta, postument, na postumencie portret Stalina, dwie sieczki. Mówi, tylko tyle mogę zrobić. No, tu się znalazł. Ale myślę, że jeszcze był jeden aspekt, ale pewnie pan o nim też wie, i że była malarskość polskiego plakatu. Chyba też bym to podpiął do tego skrótu. Malarskość, że był po prostu, miał swoją taką barwę. No, jak gdzieś w teatrze. A pan mówi o plakacie. Mówię o plakacie, wróciłem do plakatu. No tak, no. Wie pan, potem mówimy o skrócie. No, niektórzy to wszyscy byli właściwie malarzami. Tak, no właśnie. To później dopiero jak Tomaszewski, Mroszczak, prawda, ta, Pałka i inni zaczęli tworzyć w Warszawie to podstawy kształcenia. Wie pan, tu niedawno taką książkę razem z Rotą Folgą Januszewską, żeśmy dopili historia polskiego plakatu. Sztuka polskiego plakatu, gdzie jest 1700 ilustracji, 500 stron, 5,5 kg wagi. I ona przytacza wiele przykładów w tej polskiej sztuce. Wszystko się, przez to, że wszyscy byli specjalistami i wybitnymi artystami, prawda, to wszystko się przewalało między malarstwem, grafiką artystyczną, grafiką projektową, plakatem. I wiele grup malarskich też w ogóle sięgało do chociażby Groppa, prawda? Profesor Marzec tutaj siedzi, prawda? Można im zarzucić, prawda, że zżynali z polskiego plakatu, prawda? No więc co to znaczy? To znaczy, że sposób myślenia i tworzenia Polaków jest dość tradycyjny. Ja zresztą często już na okrągło mówię, ale powiem, co to jest dla mnie artysta, prawda? To kieruje mnie też, jeśli chodzi o kształcenie studentów, że są trzy elementy, które tworzą artystę. To jest głowa, serce i ręka. Głowa to nasze myśli, nasze skojarzenia, nasze pomysły, prawda? Serce to nasze emocje, skąd jesteśmy, ta nasza tradycja jednak usadowienia. Nie musimy tego okazywać, ale to będzie. I ręka to jest nasze mistrzostwo. Jeśli któregoś z tych elementów nie ma, to jest rzemieślnik. Krótka synteza, ale chyba idealna i trafiona. Tak sobie, pan, wracając jednak do, bo jest u pana coś takiego, że ta czcionka, bo to też jest część ważna plakatu. Literka. Sobie szalał z nią. Może literka. Literka, dobrze, literka. Ale, bo u pana to nie jest bez znaczenia. Starowiejski sobie zrobił z tego jeszcze inną przygodę. No tak, tak. Ale niektórzy brali czcionki, które były normalnie. Wie pan, ja już tam parę lat jestem w tym zawodzie. No oczywiście na początku to przecież szukało się, przecież się szuka, bo człowiek musi szukać, prawda? Musi mu nie wychodzić, bo jak mu wychodzi, to też jest tutaj podejrzane, prawda? Jak dochodzi do jakiegoś momentu, no to wtedy jest fajnie. Tu są różne zresztą plakaty, ja nawet jak był stan wojenny, to tutaj zobaczyliście państwo takie czarne plakaty, bielą robione. Ja to w stanie wojennym robiłem. Te plakaty świetnie się robiło dość długo, bo to trzeba było wszystko pędzelkiem na czarnym papierku. Ale jak później nastały komputery, ja miałem w 93 roku komputery, już mi Szwajcarzy pod pachą przewozili Macintoshy, bo była blokada. No to zorientowałem się w ogóle, że coś tu nie gra, ponieważ szara ulica się zrobiła, jeśli chodzi o plakaty. Wszyscy posługują się tymi samymi programami, posługują się tymi samymi fontami, bo to fonty się zaczęły nazywać. Doszedłem do wniosku, okej, mam już 7 komputerów, czas wrócić do nożyczek, ołówka, farbek i tak dalej. I tak jakoś zostało. No, a co do litery, używam też prawdziwe fonty, ale tak prawdę powiedziawszy,
No, wielokrotnie nie pasuje mi to, prawda, że nie ma, ja dość skrótowy jestem, jak Państwo widzicie, upraszczam w ogóle to wszystko, wobec tego, tu akurat jest literka kupiona, ale do takiego syntetycznego, jakiegoś znakowego, prawda, przekazu, no, czasami muszę zrobić swoją literę, to za każdym razem ją tam robię od nowa w ogóle, także to nie, traktuję to jako znak graficzny, jako element graficzny, bo czyż to litera jest to znak graficzny, element graficzny i albo pasuje, albo nie pasuje. Studentom mówię prosto, zdejmij, jeśli jest lepiej, to znaczy, że nie pasuje. Naturalnie. Coś takiego pan powiedział, ja myślę, że to nie dotyczy tylko kobiety, że trzeba plakatem uwieść. To jest cała gra na tej strony. Nie, tutaj to różnie mówią. Ja myślę, że przede wszystkim no, musi być trafny komunikat. To też wszystko zależy, do kogo się robi, bo inaczej jest plakatami teatralnymi, poważnymi, jak prawda, Dilemma, Beckett, a coś innego, jak jest dla dzieci. Jeszcze inaczej było w ogóle z plakatem filmowym, który w 1989 roku zdechł, prawda? Mimo, fotografia go zatwiła. Tak, i słucham, kto? Fotografia. Nie fotografia. W 1989 roku przestała być instytucja, która zajmowała się w ogóle produkowaniem plakatów. CRF, ZRF, oni się różnie nazywali. I to przejęli dystrybutorzy. Dystrybutorzy zaczęli o tym decydować. Dystrybutorzy byli niewykształconymi ludźmi, nie wiedzieli co. Tu siedzi koleżanka Justyna Czerniakowska, która próbowała walczyć z tym środowiskiem, robiąc parę zresztą znakomitych plakatów, ale z tego, co widziałem, jak ona przy tym pracuje, to jeśli nawet robiła piękny plakat, szła do nich, to tam byli zatrudnieni ludzie, którzy mieli się na tym znać i mieli mieć pomysły. Wobec tego każdy z nich dokładał swój pomysł, bo mu za to płacą, i te plakaty demolowali kompletnie, aż w końcu machnęła ręką i powiedziała, że nie, prawda? No więc głównie to zniszczyło polski plakat. Przyzna pan, że jednak jak oglądamy teraz plakat, to jest jakaś scena z filmu bezpośrednio sfotografowana, no z portret aktorki. To wie pan, zwróciło to, co na przykład Tomaszewski z Leńców, skąd się zaczęło, bo Polska Szkoła Plakatu zaczęła się od filmowego plakatu. Eryk Lipiński mówi do Henryka Tomaszewskiego, słuchaj, moja ciotka, w Łodzi to się mieściło, bo Warszawy prawie jeszcze nie było, ona w ogóle zajmuje się plakatami filmowymi, może byśmy zaczęli robić do niej plakaty. Tomaszewski mówi, no wiesz, ja nie chcę tych głów robić, po prostu po co mi to? Mówi, no to chodź, dogadamy się, jeśli ona powie, że możemy robić nie głowy, prawda, to będziemy robili. Tak się zaczęło, prawda, tak się zaczęło. I teraz wszystko to wróciło, znowu mam jakieś łby, prawda, które nic nie mówią. Amerykański plakat. No właśnie, bo to jest znakiem. A pan ogląda film? Film? Przed tym, żeby robić plakaty. Filmy? Tak. Myśmy oglądali filmy, strasznie śmiesznie to było, ponieważ na Mazowieckiej codziennie o godzinie 13 wyświetlano filmy i przychodziliśmy, wpisywaliśmy się na listę i nam tam dawali. Dlatego ja byłem młody, bo robiłem dużo rumuńskich, bułgarskich, enerdowskich, rosyjskich, różnych innych. Ci starsi robili amerykańskie, francuskie, porządne. Czas od czasu też mi dawali. Także w moich zbiorach jest dużo bardzo ciekawych plakatów do nieprawdopodobnych filmów. Czasami tak śmiesznie w ogóle zrobionych, takich kiczów w ogóle nieprawdopodobnych, ponieważ tam, że i mikrofon widać był i tak dalej, ponieważ w socjalizmie produkowano ogromne ilości filmów, prawda? I wszyscy tymi, no, 350 plakatów robiono do filmów zagranicznych w Polsce, czyli codziennie jeden był gdzieś, to wyobraźcie sobie Państwo, jak w ogóle fantastyczny był rozwój kinematografii w tym obozie socjalistycznym, prawda? I no, wtedy Pani siedziała, czytała w ogóle dialogi, prawda? Wszyscy jej pomagali, przeszkadzali i tak dalej. Było wesoło właśnie przy tych oglądaniu tych filmów. Niech pan powie, jak po takim filmie, bo to trudno powiedzieć, klimat, atmosfera, napięcia, ekspresja, co ma być potem w takim plakacie po obejrzeniu? Bo film. Pyta o film, tak. O filmowy, tak. Tak. No, wie pan, no przede wszystkim trzeba zrobić dobrą grafikę, która pasuje do problemu. Jest tu parę w ogóle moich filmowych plakatów, chociażby no, Nieciekawa historia Hasa.
gdzieś tu się przewija takie schody, po skosie tu widać było, z takimi oczami, to rzeczywiście nieciekawa historia była, ale fantastyczny film przez Hasa, jemu się to spodobało, albo La Joie du Pont, francuski film o rasizmie, i to w latach 60., gdzie tam ginie dziewczyna, prawda, z powodu rasistowskich, także wtedy Francja miała problem, bo się zaczęli pojawiać wszyscy pieduar, którzy gdzieś tam z Afryki po prostu przedostawali się, i to było w tym filmie, wobec tego trzeba było też skrótowo, troszeczkę inaczej niż z plakatem teatralnym, prawda, bo plakat teatralny jest bardziej taki poetycki i on wymaga takiego poetyckiego podejścia, a filmowy musiał gdzieś tam krążyć, prawda, przy trochę takim jak... Co innego żłobi. Trochę coś innego w ogóle, no. Fajnie się robi, fajnie jedno i drugie. Zawsze to była podstawa w plakacie jest jedna. Zrozumieć temat, prawda? Zrozumieć temat, nie sprzedać puenty, bo to jest strasznie ważne. Teraz mój kolega Andrzej Pongowski robi wszystkie plakaty filmowe Wajdy i w każdym plakacie puentę sprzedaje. To jest po prostu kryminał. Nie wolno tego robić. No więc tak samo w plakacie teatralnym. Znaleźć problem, zrealizować. I ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o teatr, no to rozmawiam z reżyserami, jak jest możliwość, pojawiam się na próbę. Różnie to jest, bo niektórzy opowiadają, kiedyś robiłem taki plakat do Balladyny, tu jest. Zadzwoniłem do reżyserki, pytam się, jak ty to robisz? Ona mówi, wiesz, dla mnie Balladyna to jest taka współczesna bizneswoman. Sobie, no, nieźle, czyli taki sposób. Ale też śmieszna była historia, bo chyba robiłem Orzenek i Grabowski był reżyserem, więc dzwonię do niego, powiem, powiedz mi, jak ty to w ogóle widzisz, jak to w ogóle realizujesz. I on do mnie mówi tak. Słuchaj, to jest tak, jeśli chodzi o tę sztukę. To tak jak powiedziałem na ostatniej próbie aktorom, że, zawiesił głos, mówi, cholera, zapomniałem, co powiedziałem. Czyli tak też bywa. Nie, no wiem, ja przez 2 godziny rozmawiałem ze Stańką, co mamy zrobić w spektaklu. No krócej, chyba pół godziny, siedzimy w kawiarni, a on na koniec mówi, rozumiem, smakować starości. I to nam wystarczy. Trudno jest przerzucić czasami, jak się ma całą anegdotę opowiadać. Poza tym się banalizuje wtedy, robi się jakaś niebezpieczna sprawa. Nie wolno, ale wie pan, no, jest taka rzecz, no, trzeba wiedzieć w ogóle, gdzie ten spektakl jest, przez kogo robiony. Na przykład, no, do pana akcji teatralnych, no ciekawe by było zrobić plakat. Zapisuje się. Zrobił Starowiejski, ale go nie wydrukowałem do tej pory. Tak? Dlaczego? Bo projekt mógłby zginąć w drukarni i bym nie odzyskał go. No, wie pan co, ale to tak jest. Ja na przykład prawie wszystkie swoje plakaty filmowe potraciłem, nigdy no właśnie, nie wróciłem. Ja go oprawiłem i sobie no teraz mówię, ale już bardzo kameralnie pokazać. No, tak. No ale tak, plakatu nie mam odwagi robić ze swoich spektakli. Tak i filmować ich, czy fotografować. Bo wydaje mi się, że to już powinien ktoś się żywić tym, a nie ja. Sam jeszcze brnąć dalej w kolejną edycję. Pan nie ma dystansu. I do siebie. Tak. No, jeśli chodzi o znakowanie plakatem. No, natomiast pan, szybko przejdę. Pan wie pan, ale to ja na przykład też nie lubię robić plakatów do swoich wystaw. No i trochę wróciła równowaga. Pan powiedział... Bardzo nie lubię. No bo jest coś takiego, prawda, że się trzeba... Nawet bardzo, bardzo. No, też bardzo, bardzo. Plakat nie zmieni świata, ale jest zapisem czasu. Wie pan, to może łatwo zinterpretować, ale będę ciekaw, jak pan to rozszerzy. To wrócimy może do tego Biennale, prawda? No, ale to Biennale mi nie umknęło, tylko żeby... Nie, ale ja sobie przypomniałem, że... Dobrze, idźmy na Biennale, bo to pan miał wpływ na to Biennale. Biennale rzeczywiście jest jednym z czołowych naszych w ogóle produktów międzynarodowych. Jeśli chodzi o plastykę, jeśli chodzi o grafikę, to tu jest numer jeden na świecie. I chwała twórcom, Józef Mroszczak głównie i cała reszta związana z Akademią Warszawską, która to powołała. I myśmy to ostatnio zabrali do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bardzo się szczycimy tym, że Akademia organizuje. W tym roku będzie
3 października. Państwa serdecznie zapraszamy na tę imprezę. Mnie w 90 roku Henryk Tomaszewski powiedział, masz się tym zająć, bo inaczej tego nie będzie. No. Głównie to jest, jak Państwo wiecie, jeśli chodzi o sztukę, o plastykę, to ciągle to jest prośba ministerstwa, żeby było łaskawe, prawda, pomóc, prawda, bo to nie są, prawda, dochodowe imprezy. No więc właśnie. I teraz wracając do tego właśnie pytania. To jest pokaz prac. Pamiętamy o tym, że plakat jest robiony z jakiejś okazji, w jakimś miejscu, w jakimś czasie. Prawda? To jest ważne. Wtedy ten plakat istnieje. On istnieje wtedy, gdy zaistniał, prawda? Czy do teatru, czy do filmu, czy do akcji społecznej, czy do akcji związanej z walką o pokój. Znacie Państwo ten słynny plakat Milaj, który nie pamiętam, to był 69 rok bodajże, do którego zdjęcie, gdzie zginęły dzieci na drodze leżały i był taki napis. Dzieci też? Odpowiedź, dzieci też. On był wtedy, powstał. Odegrał wielką rolę w akcji przeciwko wojnie w Wietnamie. I to jest właśnie to, co mówię. Ten plakat wtedy ma sens, gdy jest spowodowany miejscem, czasem i zdarzeniem. A na Biennale i na innych wystawach, tak jak tu chociażby, jest to tylko informacja, prawda, że taki plakat, oceniamy go tylko, czy fajny, czy ładny, czy pasował, prawda, ale on już ma wtórne działanie. On już jest jakby tylko przekazem, że taki plakat ktoś tam zrobił. Oczywiście, że jego wartość nie jest obniżona, ale już jego funkcja jest zupełnie inna. No, wtedy bardziej artystycznie już nas tylko po latach Tak, oczywiście, no właśnie. No. Bo niektóre plakaty, które odegrały wielką rolę i miały działanie, w ogóle nawet nie miały w ogóle takiego działania artystycznego, jak chociażby bardzo dużo plakatów powstały w 1968 roku w Paryżu, gdy ta walka była z młodzieży. Wtedy słynna. Oni robili plakaty i wywieszali, prawda? One wszystkie zniknęły, prawda? Wszyscy opowiadają, że wtedy one bardzo silnie działały, bo w różnych miejscach się w Paryżu pojawiały. Spełniały swoją funkcję. Jakie pan miał impresje pilotując Biennale? Bo wiem, że pan mocno był zaangażowany w tym co 2 lata. Refleksje? No, jest jaka, powiedzmy, no, parę wątków jest. Była potrzeba uczestnictwa ludzi z całego świata, prawda? Chcieli być tutaj. To było prestiżowe miejsce, żeby się tu pokazać. No i autorytet polskiego plakatu zrobił dużo w tym momencie. No, wie pan, no, tak prawdę powiedziawszy, to nie mam żadnych refleksji. Trochę roboty było. Powiem, że tak. No, to jest ciężka robota. Tu siedzą koledzy, którzy są zaangażowani w to Biennale, ponieważ wszyscy to z entuzjazmem robią. Młodzież, zwłaszcza Wydziału Grafiki, robi to po prostu. Młodzież, pracownicy mówią, tak, wchodzimy w to, robimy to. Co jest interesujące w tym wszystkim? Interesujące to, co przyjedzie w ciągu po ostatnich 2 latach gdzieś realizacji tych prac, bo to jest taki okres, zakładamy. Ostatnie Biennale, które żeśmy wyrwali z Muzeum Narodowego, bo już szło to ku zapaści. Muzeum Narodowe jest zwierzchnikiem Muzeum Plakatu. Oni jakby nie mieli takiego entuzjazmu, więc doszliśmy do wniosku, że zabieramy to do Akademii. No i był entuzjazm. W bardzo krótkim czasie żeśmy zorganizowali to Biennale, zapraszając 100 najbardziej interesujących nas grafików, żeśmy selekcję zrobili, prosząc ich, żeby przysłali po 2 prace i jeszcze, żeby wskazali po jednej osobie, od której osoby zaprosimy jedną pracę. Spowodowało to, żeśmy wspólnie z nimi niejako stworzyli ten program i to było pod tym względem interesujące, że my i oni wskazali, co jest ciekawego do zobaczenia. Rzeczywiście było sporo bardzo interesujących prac. No. Zachowamy trochę ten konwencję, ale zapraszając tylko 50, prawda? Bo były pretensje, że tyle ludzi chciało się dostać na Biennale, więc pozwolimy, żeby nam przysyłali pracę, a my będziemy wybierali. No, wie pan, to tu następne pytanie pan miał, więc ubiegnę.
Co jest najciekawsze przy takim Biennale, to jest właśnie zastanawianie się, jak technika wpływa w ogóle na rozwój, no nie tylko tej dziedziny, w ogóle grafiki, plakat nie jest już dzisiaj taką jednostką, jak był te 30-40 lat temu, że plakat, prawda, nie ma płotów, kraj się rozwinął, trzeba dużo zapłacić, żeby go umieścić w jakimś miejscu. Stał się plakatem nawet internetowym, dużo rzeczy powstaje, poza tym plakat jest jednym z elementów graficznych tej całej gry, bo plakat jest to reklama, to jest, prawda, promocja czegoś, to trzeba o tym pamiętać. I co jest najciekawsze, że był taki moment, prawda, gdzieś ostatnich jakichś 20 lat, że był taki szalony pęd do tej techniki, technologii, prawda, a najgorsze w sztuce jest to, jak widzimy technikę, a nie widzimy dzieła, prawda. Bo ta technika wyręcza z myślenia. Tak, a o to chodzi, żeby zobaczyć dzieło, zanalizować, zrozumieć dzieło, a technika służy wykonaniu tego dzieła. No, ci, którzy już mają przesyt na przykład wektorowej sztuki, prawda, ilustratora, prawda, szukają, nawet widziałem prace, które najpierw są wykonane za pomocą wektorowego narzędzia komputerowego, a później jest to przerysowane i przemalowane, wygląda trochę jak niby wektorowe, ale z bliska widać, że to jest jednak ręcznie wszystko wykonane. No, jest rzecz w ogóle, to co my tutaj robimy ze studentami. Naszym zadaniem jest poić w nich, że muszą być indywidualistami. Poszukujemy w nich ich wartości najważniejsze, żeby ci ludzie się różnili, prawda? I jak się przyjrzy dyplomom u nas na Akademii, to każdy z tych dzieciaków jest zupełnie inny. Mało tego, powiem panu, jak żeśmy ostatnio przeliczyli, 96% jest w zawodzie. W wielu zawodach nie ma takiego procentu. Oni są w zawodzie mało. Wielu z nich odnosi no, wielkie sukcesy międzynarodowe. To jest pocieszające. Dobrze bebrzy. Właśnie. Nie, ale bo czasami mam wrażenie, że ta technika, która dzisiaj tak no, komputerowa w ogóle, tak. Nakładania, kolaże. Zastępuje łebetynę bardzo często. Kiedyś tego w ogóle nie było potrzeba, jak tamten polski plakat. Wie pan, ale to jest tak, jeśli chodzi, prawda, artystów, to pizdrapa, oni tam sobie robią, ale teraz wszyscy amatorzy myślą, że zaprojektują, mają wszystko gotowe, tu weźmie chmurkę, tu weźmie, prawda, domek, tu weźmie coś, zrobi napis i już. On się sam zdziwi, jakie to dobre. Tak, jakie, no tak. Jest naprawdę, jest takie przekonanie w robocie. Całe szczęście, że w medycynie tego nie ma. No nie daj Boże, bo do nas tu nie było już. Wie pan, a tam jest ochrona zawodu, a w sztuce nie ma ochrony zawodu. Wie pan, ja sobie to wszystko piszę nie dlatego, że nie wiem, tylko że może mi coś umknąć. Ja jak sobie rano odbudowałem to spotkanie. Ale jak pan ładnie z panem, to wersalikami pisze. Nie, bo myślałem, że nie będę miał okularu. Dobra, kaligrafia. No właśnie. Będziemy licytować to. Jeszcze są książki, które pan też wypełnia ilustracjami. Bo to też był rozdział, jest. Wie pan, to jest tak, ja po studiach wylądowałem na 10 lat do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Więc się nauczyłem, co to jest szacunek do tego najmniejszego człowieka. No, nie, tu nie ma żartów. Podręczniki dzisiaj nie są dobre plastycznie i trochę ubolewam. Ja pamiętam, że ze swoim kolegą żeśmy pracowali bardzo solidnie i to wydawnictwo przez parę lat miało nagrodę jako najlepsze wydawnictwo, ponieważ wychodzimy z założenia, że tam się zaczyna edukacja estetyki, smaku i tak dalej. Prawda? Niektórzy z Państwa może nawet się uczyli z podręczników, które ja projektowałem, zwłaszcza matematyka. Sophie Cydzik, czy ktoś z Was coś takiego gdzieś tam. Skoty, tak, Justyna tak uczyła się z tego. Tak, więc tam się zaczynało, wie pan. To jest niezwykle ważne. No, ale kiedyś było tak, że jak robiło się książkę, to po drodze byli różni ludzie, którzy już na końcu w ogóle człowiek nie poznawał czasami tego, co robił. Ale od kiedy powstały komputery, to właściwie ode mnie wychodzi gotowy materiał do druku, nikt mi nic nie może zniszczyć. Dlatego zacząłem bawić się w książki. Książka jest trochę jak film, jak spektakl. Jest rozwój, jest napięcie. Tak, trzeba mieć tę falę na początku 7 trupów, prawda? A później wartko, prawda, do góry, falą, raz w górę, raz w dół. Książkę tak trzeba zrobić, żeby nie przeszkadzała, prawda?
ale żeby miała smak tego wszystkiego, co się robi. To ja robię i projektuję albumy, żeśmy dużo tutaj też i z koleżanką robiliśmy do Monachijskiego Muzeum, no, z wielkimi sukcesami, pokazując im, co, jak trzeba projektować książki. A rzecz polega na tym, że my podchodzimy do wszystkiego emocjonalnie, prawda? Polska sztuka jest emocjonalna i dopiero później zaczynamy zastanawiać się, w jakie schematy to włożyć, żeby to miało jakiś konkret. A Niemcy odwrotnie. Oni tworzą schemat i do schematu i potem wszystko wrzucają, prawda, bez emocji, prawda? Mają wszystko uporządkowane. Więc jak myśmy zaczęli robić tam książki, prawda, to szok był. Zaczęło się to w ogóle od takiej książki, ta moja współpraca. Kiedyś zrobiłem taką książkę pod tytułem Fotografia Żydów Polskich. To była wystawa, która w 50 paru miejscach była i Niemcy to znaleźli, tę książkę gdzieś tam. Mówią, o, robimy o Schwabingu książkę, wystawę. Schwabing to była taka dzielnica, gdzie 1900, a 1914 byli wszyscy. Od Picassa po Kandyńskiego, wszystkie środowiska artystyczne jakiekolwiek były. W 1914 roku. Bomba walnęła i po prostu rozleciało się. No i oni mówią, ten pan, który tym zawiadywał, mówi, to tu mamy takiego faceta z Polski. Zaczęli mnie poszukiwać i mówię do dyrektora, jadę tam. Wszyscy mówią, w Polsce tam tylko niedźwiedzie białe chodzą. Co ty byś robił? No a tu ta książka. Mówią, no to fakt. I przyjechał. No więc najpierw musiałem ich nauczyć robić książki. Co to jest książka? Jakie jest myślenie, prawda? I tak się zaczęło. Myśmy sporo książek zrobili. W ogóle, no, nieskromnie powiem, wielkim sukcesem to się zawsze kończyło, bo rzeczywiście mieliśmy możliwości naprawdę robić z pełnym rozmachem i o dziwo te książki były drukowane w Polsce lepiej i taniej. Jedną książkę tylko na ile jest, na 700 lat czy coś takiego, Monachium, ile? Na 850 lat, gdzie było powiedziane, tylko Niemcy to robią. No, ale tutaj poprosili nas, żebyśmy my zaprojektowali, więc wszyscy pytali, a dlaczego tu Polacy? Mówią, bo są najlepsi. I ta książka była drukowana w ogóle w Niemczech, w bardzo takiej słynnej drukarni Wolf & Son i syn. I niestety trochę skopali. I wtedy porównywali, pokazali, jak to jest możliwe. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że kiedyś mieliśmy w ogóle dziadowskie te wszystkie maszyny. Natomiast po 89 roku trzeba kupić porządne maszyny, prawda? I wobec tego wszystko to, te same farby, te same maszyny. Papier lepszy. Papier, no wszystko to było już jakieś rzeczywiście, no, sensowne. Uważam, że polskie drukarnie, niektóre, zwłaszcza Skleniarz, w tym jest jeszcze parę drukarni, Skleniarz w Krakowie, są rzeczywiście świetnymi drukarniami, świetnie drukują. No. Proszę Państwa, tyle usłyszeliśmy tutaj od mistrza, że może będą jakieś pytania, może zasiał trochę wątpliwości u Państwa. To ja mam pytania do Pana. Do mnie? Tak, no pewnie. Niech Pani za mnie odpowie. Może niech Pani da długi mikrofon, to będzie profesor odpowiadał stereo wtedy. Niech mi Pan powie w ogóle o języku wizualnym, o ruchu scenicznego. Pana języku. Co jest właściwie najważniejsze w tym wszystkim? Bo ja bardzo dobrze znam Pana w ogóle działalność, to co się dzieje. Tak. No ciekawe, wie Pan co, bo nie przypuszczałem, że odwrócimy sytuację w ogóle. Ja mam tu zapisane takie pytanie. Tak, Pan. Pan, pierwsza rzecz, w ogóle nie pisze scenariuszy. Nie, dla cenzury kiedyś się pisało, miałem pieczątkę i można było zagrać spektakl, ale to dawałem komuś w zespole, mówili, co uważasz, to napisz, i im krócej, to było lepiej. A więc jakby to, co chcę robić, nie ma możliwości nazwania literackiego. I rzeczywiście kiedyś zaczynałem od bardzo opowiadania. Było dużo anegdoty, szedłem i czas pracował na to, żeby szukać totalnej syntezy, czyli ubogości, żeby po prostu nie dekoracyjnie zdobywać widza ornamentem. Bo jest coś takiego, że możemy często... To korci. Korci, a nawet wiem, że czasami ja na to poszedłem i widz też to zdobył, a ja wiem, że to nie było szczere. Może nie szczere, tylko byłem bezradny, żeby tą przerwę między scenami wypełnić. Więc, no i cała czas, dlaczego ta forma się wizualna? Bo dwa elementy. Pierwsza rzecz, wie Pan, chciałem mieć zawsze świadka swoich wydarzeń.
jak pana plakat będzie tu wisiał, pana nie będzie. A ja miałem taką potrzebę, żeby od razu być z tym, kto to przeżywa. To było dla mnie bardzo ważne. Na każdym spektaklu jestem, nie tylko, że prowadzę światła, ale po prostu czuję plecami, co się rodzi, jakie napięcie, a nawet przez to wiem, jaki rodzaj światła, nasycenia dać, żeby widza zmienić, albo żeby mógł nie przekroczyć granicy widzialności. Bo jak coś obnażymy, lepiej zostawić ten moment do powiedzenia w umyśle widzu, żeby on sobie sam dośpiewał swoim doświadczeniem, życiem, wiekiem. No, to jest jeden z momentów dramaturgii. Drugi jest dla mnie taki ważny, żeby ten obraz się rodził z czarnego blejtramu. Nie normalnie, jak jest w bieli, i wtedy mam szansę światłem prowadzić jego wzrok, bo to, co mu pokażę, to on zobaczy. Dlaczego nie lubię grać w salach takich ornamentalnych, które gdzieś mają swoją anatomię, architekturę, bo my się rozglądamy, jest parę rzeczy innych, nie mówiąc, że jeszcze skupiamy się na lożach, kogoś tam dostrzeżemy, można mu kiwnąć. No po prostu to wytrąca mi z możliwości spotkania z widzem. Ja go tutaj mam wrażenie, to słowo uwodzę jest mi bardzo bliskie. On idzie za tym, co mu obnażę. I właściwie wie pan, i Taranienko, i różni pisali, ja ciągle nie wiem, jak to się dzieje, bo nie mam takiego manifestu. Chciałbym, żeby bez słów się porozumieć z widzem, a nawet mam wrażenie, że coś jest w nas silniejszego, kiedy się zobaczymy, niż zaczniemy mówić. Bo to rodzi się ze spojrzenia, no nie wiem, z gestu, z ruchu. Dlatego ja wolałem czasami pracować z aktorami niezawodowymi, bo wyzwalamy w nich pewien nienauczony gest. W szkole aktorskiej nauczono, jak masz być smutny, jak wesoły, i to wszystko się kreuje i kontroluje. A ja mam szansę, żeby tego. Ale to nie miało być ze mną spotkań, proszę państwa, to ja. Nie, dajmy pan, panu szansę. Nie, no, niech pan dalej mówi. No, niech pan nie przeszkadza sobie. Ale wie pan co? Pierwszy raz się znalazłem. Ale wie pan co? Dokładnie jest tak samo w ogóle z moim myśleniem o plakacie. Ja muszę oczywiście zakokietować, muszę po prostu zmusić tego, żeby ktoś to zobaczył, analizował, odczuł i może sobie już później interpretować, szukać kontekstów i tak dalej, prawda? Ale musi dostać ten komunikat jednoznaczny, prawda? Musi przejść między te słupki, prawda? Żeby nie rozglądać się po loży. Dokładnie. Świetna odpowiedź, nie? Bo to było tak, marzył mi się plakat też. I zawdzięczam panu koledze, że go nie robię, bo mnie nie przyjęli do akademii. Bo ja chciałem robić też plakat poza tkaniną. Pamiętam, odwiedziłem Waldemara Świeżego w jego pracowni, to był rok 1967. I on mnie bardzo, bo ja tym koniecznie chciałem być jakimś dobrym tkaczem, jak Abakanowicz się takim został, ale to był mój ale gdzieś po drodze robiłem ten plakat. Straszna robota. No straszna robota, ale wie pan, robiłem ten plakat okazjonalnie, czasami. Były ręcznie robione, to były jednorazowe, to nie były wydruki, ale pamiętam, jak taki plakat na kulu wisiał i ja, wie pan, godzinami się ukrywałem w krzakach, żeby patrzeć, kto się zatrzymuje przy nim. To wyglądałoby dzisiaj, że byłem jakiś dewiant, zboczony, no bo czai się, przechodzi, studenci obok, ja oddalam się, żeby nie wyszło, że ja to no, kontroluję, ale dla mnie było ważne, czy ktoś się zatrzyma, czy nie przy tym plakacie. Wie pan, to było, no nie wiem, obsesyjne. I teatr mi taką szansę dał, może trochę egoistyczną, ale nie jestem sam z tym, co robię, bo wie pan, że to też jest rodzaj terapii. No tak, to wszystko jest gdzieś zapisane, proszę księdza, a nie śpimy. Wszystko jest gdzieś zapisane, przeżywa. Ale wszystko jest zapisane gdzieś, nie? Nie, tak. To nie jest tak, prawda, że tu się nie dostał, prawda? Tak, nie. Proszę państwa, może jednak, bo tutaj tak uruchomił glebę naszą, żeby prosimy o pytania. Nie będę pytać. Wszystkośmy powiedzieli. Ja miałem przygotowanych parę pytań, bo tak przyszedłem sobie wcześniej wzdłuż tego płotu i tak jak przeszedłem bardzo blisko i oglądałem te plakaty, skupiałem się na tej stronie właśnie tam liternictwa, które rzeczywiście jest no, niepowtarzalne do każdego plakatu, inaczej pan to opracowuje. Ale jak już przeszedłem na drugą stronę ulicy i popatrzyłem z daleka, z dystansu, to ja mówię, wystarczy tylko niektóre informacyjne rzeczy wyrzucić i mamy do czynienia z czystym obrazem. Tak. I miałem zadać takie pytanie, skąd? Bo teraz jak studenci zdają, nie mają właściwie tego na malarstwo, tylko zdają od razu na kierunek grafika projektowa i właściwie z tego malarstwa tam niewiele mają zajęć.
I zauważyłem właśnie, że ci ludzie, którzy zaczynali od malarstwa, że ich plakaty w jakiś sposób są, no nie powiem, że lepsze, tylko że mają inne, że tamto doświadczenie koloru, kompozycji, znaku, figury, symbolu, że odnoszą się tak bardziej do wyobraźni i są bardziej tak związane właśnie z tym, co pan mówi, że z sercem, z odbiorem poprzez nasze uczucia. Wie pan, no, ja z wykształcenia jestem grafikiem, malarzem, fotografem, bo my to wszystko przechodziliśmy, jesteśmy w ogóle z tego, tu siedzi profesor z malarstwa, to czy ktoś u nas, to tylko Wydział Grafiki się nazywa, ale po studiach niektórzy zostają grafikami, niektórzy zostają filmowcami, niektórzy zostają malarzami, ale zostają i jednym i drugim. Ja to studiowałem u Dominika, no wybitny kolorysta, więc właściwie tam kolor był no, podstawą. Później wylądowałem u Jerzego Tchórzewskiego. No to zaczęły się tak w dramaty podświadomości, prawda? Dramat straszny, że człowiek umierał przy malowaniu obrazu, prawda? No bo to innego rodzaju stylistyka. Ale to wszystko, każdy student to przechodzi u nas. A w życiu to tak jest, prawda? Że jeden zostaje później, prawda, malarzem, ktoś inny zostaje Leszkiem Mądzikiem, prawda? No to wszystko to edukacja jest tylko wydobyciem. I to nieważne, gdzie. Ważne jest, aby mieć dobrego belfra i spotkać ludzi, którzy pomogą. A poza tym to jest przypadek, no właśnie, różne jest sytuacje. Jak mnie kolega też powiedział, że zapisał się do kilku pracowni. Tak, tak. A wcześniej miałem być malarzem, prawda? Po liceum klasycznym w Zamościu to malarz, który sobie Cybis, prawda? To starocie, to wszystko już było, prawda? Ciągle patrzymy, a Dominik Nowy, młody, prawda? Udało się, no więc to tak jest, bo młodzież studencka bardzo krytycznie patrzy na swoich bebów, trzeba uważać. Jak widać, że coś któryś nie za bardzo, trzeba mu nogę podstawić, przerobić się, wtedy pomóc wstać. Mówi, widzisz, pomogłem ci wstać. Nie wiem, czy pan gość... Ja wygłupiłem się, proszę państwa. Czy... Mam pytanie, czy to jest dziewczyna z Meksyku, from Mexico? A, ju, specjalnie przyjechała na tę wystawę, słuchajcie, bicie, brawo. Proszę bardzo. Słucham? Niech się nie, bo może powiesz, z innego powodu przyjechała. Widzę. Nie otrzymaj mi ten. Jest. Przyjechała do Lublina pewnie. Proszę bardzo, może państwo, no bo no nie wiem. Ja na przykład martwię się, jak są, to powiedziałem kiedyś głośno, jak są prawa po spektaklu, bo mam wrażenie, że nie udało mi się tak widza sparaliżować, żeby nie miał odwagi nawet dziękować. A widocznie ten gest życzliwości tu był większy niż to, co oczekiwałem, żeby się zdarzyło. No i nie wiem, czy ta cisza jest też tego dowodem może teraz. Nie, no przecież tyle gadałem, że każdy ma być prawo zmęczony. Ja mam dla państwa prezent zaraz. A ja mogę jeszcze jedno pytanie? Tak, tak, tak. Bo nie mam wątpliwości, że profesor może właśnie w każdej chwili zaprojektować świetny plakat i nikt właśnie się tego nie przyczepi. Ale z perspektywy tych wielu lat, które pan zrobił, czy pojawiły się plakaty takie, które zaskoczyły samego pana, że na przykład zaczął pan pracę, wydawałoby się, że to będzie, nie wiem, proste albo nieproste, ale w każdym razie nie zdawał sobie pan z tego, że przekracza pan jakieś granice, jakieś nowe możliwości. I jeżeli, to czy taki plakat na przykład to tutaj jest? Teraz mogę po prostu albo się pochwalić, prawda, powiedzieć prawdę. Wie pan, no to różnie jest, to nie wiadomo. Czasami człowiek długo się męczy, żeby wpaść. Ja nie wychodzę, że mam się zaskoczyć. Ja muszę po prostu dokładnie odpowiedzieć na problem, który jest, prawda? Jak już potrafię zanalizować coś, co jest patrząc po studentach, strasznie trudno, prawda? Bo najważniejszą rzeczą w ogóle przy projektowaniu plakatu to jest analiza problemu. Czym to jest, prawda? Co to jest? I wtedy ja wtedy mogę jakąś, no, poszukiwać jakiegoś pomysłu, jakiejś syntezy, żeby nakreślić problem, który ma zostać do analizy, do zrozumienia analizy. To, co wcześniej mówiłem, prawda, no, zależy, jaka to jest tematyka, czy to jest dla dorosłych teatr, czy to jest dla dzieci, czy to filmowe, tak jak żeśmy rozmawiali. Ale czasami sam się zaskakuje, czasami się cieszę, jak mi coś wychodzi, wie pan.
Ja właściwie co 5 lat się zmieniałem kiedyś. No bo żeby się nie zanudzić, po prostu przestawałem nawet przez pewien okres. W ogóle nie lubiłem plakatów, żeby się oderwać. Gdzieś tak ostatnio czepiłem się tego koloru, prawda, bo tak jak tam pan widzi, że to wszystko kolorowe, prawda. Kolorowe, bo jest tak smutno. W ogóle przez komputery spowodowały, że tam prawie zniknął kolor, prawda. Wszystko to jest szaro, jakieś gdzieś tam kombinują. Mało kto używa takiej pełni kolorów. A ja, prawda, wykształcony u Dominika, wiem, co to jest żółć, co to jest ochra, co to jest taki fiolet, inny fiolet. Tu profesor Marzec, który jest jeszcze innego rodzaju w ogóle przekazem malarskim. U niego w ogóle ten kolor działa na mózg. Także człowiek patrzy, ta feria nakładanych po prostu barw, prawda, niezwykle precyzyjnie, niezwykle... Tam nie ma w ogóle możliwości, prawda, interpretacji. On to musi zrobić tak, jak sobie wyobraził i my wtedy odczuwamy. W ogóle zabawa z kolorem jest fantastyczna, prawda, bo za pomocą koloru wiele rzeczy można dopowiedzieć, prawda, bo co z tego, że jest obrazek, prawda, ale tam jeszcze musi się pojawić kolor, który ma takie, a nie inne działanie. Kolor nie jest tylko dekoracją. Kolor jest znaczeniem merytorycznym. Takim nieokreślonym, jest element graficzny, on jest, prawda, informacją, ale drugą informacją jest kolor, już nie mówię o kompozycji i tak dalej, ale kolor. Jeśli użyjemy dobry kolor, takie jest działanie. Dobre pytanie. Proszę pana, kolor i mózg, wyzwoliło to we mnie, dobrze, będzie głośny, zagadnienie kolor i mózg. Tak hasło zabrzmiało, skojarzyłem ze schizofrenią. Psychiatrzy potrafią określić moment rozwoju tej choroby, jej nasilenia i przemiany, po tym, jak człowiek maluje. Ja dlatego szerokim łukiem psychiatry pomijam. No, można by pana trochę poddać pod taką analizę. No. Ale już, skoro jestem tutaj w koloratce, bardzo miło, a pan profesor mnie zaprasza, nawet telefonicznie, akurat nie wyjechałem nigdzie dzisiaj. Panie profesorze, jakiś jest kryzys w kościele, że kościół nie docenia plakatu. Ja się przyznam, że ja kiedyś malowałem plakaty do kościoła i brałem udział w konkursie plakat religijny w kościele. W Katowicach taki był festiwal, tam taki ksiądz Zielniok, Marian, który animował różne akcje plastyczne. Nawet wtedy drugie miejsce zajął w konkursie ogólnopolskim. To 60. lata. Ale czy pan zauważył ten problem? Wie pana, to nie tylko, to nie tylko w kościele, to w ogóle. Wie pana, nasze społeczeństwo zachwycone, prawda, że raptem wszystko jest, prawda? No, zajmuje się czymś innym. Plakat polski był tworzony dla Polaków. On tu, do tych ludzi przemawiał. No, nie powstał na zasadzie jakiegoś, no, jakiejś fanabeli, prawda? Teatr Leszka Młodzika jest tu, prawda? Tak samo jak Kotora, jak Grotowskiego, jak innych, on był tu. Ponieważ to społeczeństwo przez wiele lat takie, a nie inne historii, niewoli, prawda, poszukiwało się takim, a nie innym językiem, takim, a nie innym przekazem. Plakat polski niczym się nie różni, jeśli chodzi o przekazywanie w literaturze, w teatrze, w filmie. To jest dokładnie to samo, tylko trochę inne środki są, prawda, w malarstwie, w grafice. Grafika polska, warsztatowa, artystyczna, przecież to też jest potężna historia. Chyba tylko dzisiaj ludzie, no, zbanalizowało się to wszędzie, to nie dotyczy kościoła. Zaczęliśmy rozmawiać o Zemle, prawda? O profesorze Zemle, wybitnym rzeźbiarzu. Jakie oni robili rzeźby do kościołów, prawda? Przecież to, jak robiłem tę książkę, którą pan też ma, o polskiej rzeźbie, no to jeździłem zafascynowany gdzieś do tych kościołów, żeby to sfotografować. To po prostu, no, wspaniałe dzieła. Teraz tego nie ma, prawda? Bo łatwo jest, prawda, samemu zrobić, ściągnąć na komputerze. No nie ma, ale też jest różnie, ponieważ taką jedną mamy absolwentkę, której w chwili jest już doktorantką. To był Hiob akurat przez moment. Tak? Tak. Doktorantkę, która jest zakonnicą. Nadia. Słucham?
Natalia. Natanela. Tak. Natanela, która ostatnio znowu książkę następną wydała, ona jest po prostu rewelacyjna. I ona ma w kościele same problemy. Co chwilę ją z jakiegoś klasztoru wywalają, z jakiegoś innego. Musi kartofle obierać. Słucham? Kartofle. Tak, no bo mówią, no to w ogóle nie wypada, bo jesteś służebnicą, a ty tutaj doktor i tak dalej, i tak dalej. Ale ma wsparcie w ogóle zwierzchników, więc walczy. Miała tu wystawy w Lublinie u Dominikanów kilka razy. Fajna dziewczyna, tak. Nie? Fajna, tak. Znamy się. Także to... Ale czy nie jest tak, że sztuka plakatu to jest forma jakiegoś języka obcego? A tak jak języka obcego trzeba się uczyć, tak też reagowanie i czytanie plakatu wymaga... No nie za bardzo, no bo to co wcześniej powiedziałem, prawda? Plakat jest to pewien rodzaj przekazu, jakiejś informacji, ubrany w formę plastyczną. To jest stąd. Picasso, który przeniósł się do Hiszpanii, był twórcą hiszpańskim. Tak samo Dali, tak samo jak Kandyński, inni, Chagall, prawda? To jest to, co mówiliśmy o tym sercu, prawda? Że pochodzenie jest ważne, sztuka jest wtedy wartościowa, jeśli ona jest gdzieś zakorzeniona, gdzieś ma jakiś taki punkt. I plakat polski jest polskim plakatem, nie jest obcym. Obcy artyści próbują naśladować polski plakat. Przez wiele lat to robili i świetnie na tym wyszli. Wielu rzeczywiście... Trochę się nie zrozumieliśmy. Mm-hmm. Nie chodzi o to w ogóle, że plakat ma swój własny język przekazu. Tu pan dyrektor wspomniał, że z daleka, z ulicy, ja też z drugiej strony galerii na płocie oglądałem pana pracę i to, co się rzuca charakterystycznego, to jest wręcz u początków plakatu, że on jest w ruchu oglądany. Jedziesz tramwajem, autobusem i on musi zadziałać najpierw. Jak jest dobry, to tylko zapamiętasz i wrócisz potem. Tak, do tak, ale to nie tylko do tramwaju robimy plakaty. Także to różnie to jest. Dialektyk, no nie da się z nim pogadać. Wie pan co, ale jest, ja powiem panu taką rzecz. No. Plakat musi być skuteczny. Wasza plakat musi być skuteczny w swoim działaniu i czasami tak, jak pan powiedział, na jeden rzut oka. Ja pamiętam, że kiedyś zrobili taki sprawdzian. W Japonii to wszystko jest strasznie głośno, wszystko mocno, strasznie dużo. I na takim ciągu w ogóle plakatowym, gdzie było strasznie dużo takich plakatów, każdy powiedział, to ja, powiesili jeden plakat czarny z takim bardzo malutkim napisem. Ludzie przychodzili i zatrzymywali się przy tym, prawda? Czyli jeśli coś mówisz, coś chcesz zrobić, coś chcesz przekazać, to zastanów się, jak to ma działać. No to jest prosta rzecz, prawda? Ja teraz jestem bardziej skrótowy i posługuję się właśnie językiem znaku, prawda? Czyli się ubarwiony przez tam różne rzeczy, po to, żeby można było wyróżnić go wśród innych. Może nie tyle też, ale też lubię ostatnio, prawda? Zawsze był jakiś taki znakowy, prawda? Żeby... Zresztą trudno jest wymyślić jakiś znak, który będzie kondensował w ogóle tę całą myśl, ten przekaz. Odpowiedziałem, zdałem? No, zaliczam. Dobrze. A jeszcze chcę rzucić inny problem, na który pewnie nie uzyskamy odpowiedzi. Kicz w plakacie. A kicz jest wszędzie, proszę pana. No, wie pan, to tak różnie jest. Oczywiście można powiedzieć, że są dwa rodzaje kiczu. Jeden kicz, który jest kiczem, ale na bardzo wysokim poziomie, a który po jakimś czasie może się okazać. Ale jest też taki kicz, który jest po prostu amatorskim dziadostwem, to raczej jest. No to jest to. No. Różnie to było, prawda? Teraz, prawda, kiedyś obśmiewana Łempicka. Teraz za dziesiątki milionów, prawda, jest sprzedawana i tak zastanawiamy się do tej pory, czy to jest kicz, czy to nie jest kicz, ale panie Leszku. Jeżeli tego dotykamy, ja mam wrażenie w tym, co czynię, że kicz jest na granicy czegoś doskonałego, jest tak blisko, bo on nas też fascynuje, ale wiem, że jak go przekroczymy, to pójdziemy w banał, albo będzie coś... Ja myślę, że ta granica jest bardzo śliska, żeby nagle nie wpaść z czegoś, co się przeczuwamy, że dotyka istoty, a tu nagle rozwalamy przez to, że się robi no, naiwne, proste albo po prostu tanio nas zdobywa emocje. Ja jestem pod wrażeniem czasami piosenek, które mnie biorą, a są strasznie naiwne, ale tak je śpiewam sobie na głos nieraz, że po prostu aż się dziwię, dobrze, że tego nikt nie słyszy. Disco polo pewnie. Ale
nie wiem, co to jest nawet, tylko przychodzi jakiś dziwny rytm. Ja powiem, śpiewa pan Biedroneczki. Ja sobie nie, ja się tylko poruszam, ale nic nie robię więcej. Bo mnie się wydaje, że jeszcze, jak mówimy o kiczu, on jest bardzo ważny w każdej jakby dyscyplinie sztuki, nie tylko wizualnych, ale też musimy różnić ten kicz od tak zwanej tandety, bo tu też jest tak, to jest niewielka różnica, która właśnie... To starają się za podpowiedź, to starają się no więc... niejako trochę. Ale dostałem troje, nie jest źle. To co, przechodzimy do działania hepatitowego. Tak, tak. Pani mamy dla nas jakieś... Zostańcie, pani. Tak to się nazywa. Ja mam tutaj 10 plakatów i zrobimy na tej zasadzie. Wyjmę te plakaty, tu położę. Najpierw mam taką prośbę, żeby pan profesor Leszek i pani Ewa wybrali sobie to, co chcą. Tak, gdybyście sobie, bo później inni będą wybierali. A pan niech się odwróci i rzuci piłkę. Kto złapie piłkę, przychodzi, wybiera sobie plakat, odwraca się i rzuca piłkę dalej, dobra? No, ja się schowam, bo w głowie nie dostał. Mogę zarzucić, tak? Rzuca pan, niech pan się odwróci. A, tyłem, naturalnie, bo tak to byś komuś adresował. Tak, tak. Udło. To złapie. Ja już znajdę. Ona nie jest tak ciężarówki. Ona jest... Tak pani idzie. No właśnie, pani rzuca dalej, ale są miał w rękach tę piłkę, pani miała w rękach, wiecie. Tylko wypadł. Można nawet kierować, odwróćmy się teraz do przerzucania. Niech pani... Tak, przodem, niech pani... Do kogo pani chce rzucić, niech pani rzuci. Przodem, to tutaj. Teraz nie. A kogo pan dał tego? Ja pan chłopczyka tego, tak? Tak, tak. Ten ślub, ten ślub brali. On był taki czarne włosy. Ty rzucasz, ja tylko trzymam.
O, dobrze, że w okulary. To są dostajecie ode mnie. Rzucamy. Najpierw niech pan rzuci. Chcę zakręcić, czy zająć. Mam nadzieję, że będzie możliwość fotografu. Tak, tak, tak. Jak ktoś by chciał, żebym podpisać, to ja nawet skończymy mam najpierw ołówek. A to później. Tak, tak, tak. No kto? To ja poproszę. Zaraz, zaraz. Najpierw kontrolujemy. Czekajcie, cały Samo przyszło. A ja może wrócę, bo tutaj przyjdzie jedna dziewczyna. Tutaj. Żeby to złapała. Złapała, brawo. Nie. To niech pani zabierze. No. Albo po... Nie. Pertraktuje. Bo ja sobie tam też wypadę. Tak? No, pan sobie ceni. Chce panu sprzedać? No pani dorzuciła parę groszy i zamieniła. Tam nie wrzucę jeszcze. No proszę rzucać, ja mam teraz już nie To nie kumoteso, tylko po prostu prawie że to robię. O matku, prawie że złapałem. No, to nie mam tyle kogo. Albo romantyczna fantazja i improwizacja. No. Chyba nie mam. Spot wezmę. Warunek jest spot, nie jest złota. Dzisiaj jeszcze nie jest problem, bo ja na tym, że aż tak dużo nie ma tych lakatów. Dajmy się, czy trafił. To jest taka szansa i nikt to nawet... Zawsze sześć. Tak powiedziałeś, że Tarnowa dyrektorka BWA, która napisała, że jestem teraz w Lublinie, powiedziała: o, fajnie, w Lublinie są fantastyczni ludzie. Dlatego więcej. Ja słucham radia Chopin, więc. Dobrze, a kto ma pilot? Ja trzymam, a rzucę. Szanowny tam. No proszę sobie panów. Proszę. Dobrze. No nie macie wyboru. No, jest już jest ostatni. Jest słaby. Poświęcona piwek. Poświęcona była. To też się wraca do źródła. Tak, kończę. Może widzieć mi to spotkanie w tym pepeninie. Proszę państwa, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na katering i ja jeszcze ze swojej strony zapraszam do sklepiku. Mamy kilka książek z plakatami, albumów z plakatami. Ja piszę teraz. Tak jest. No tak, to może być. Dobrze, że grochu nie ma. Antoniny. Antoninie, tak? Tak. A to szkoda. Super. Ciekawość, ten jest czyjś od tej uczennicy, tak? Piękne, podziękowanie. Podziękowanie. Dziękuję. Wystawa i książka my robiliśmy pod tytułem Cirkus Kunst München
non plus ultra, czyli cyrki, jakie pojawiały się w Monachium na przestrzeni, nie wiem, niepamiętnych czasów, od kiedy cyrki były. Tak, i to była wielka wystawa. Taka, żeby okładka książki taka jest, w ogóle fajna zabawa była, bo materiały po prostu genialne w ogóle mieli. Niemcy mają tak doskonale wszystko zdokumentowane, wszystko. Jak kiedyś chyba sam robiłem wtedy książkę o sztuce ludowej Monachium, to najpierw jak zrobiłem polską Łowiczu, chcieliśmy następne robić, ale się nie udało, Niemcy to zobaczyli, mówią, a to my zrobimy o Monachium. No i musiałem pojechać do nich, oglądałem wiele rzeczy. Ja mówię, no ale taką grubą książkę robicie. I oni mówią, no bo sztuka ludowa jest bogata w Monachium. I rzeczywiście, słuchajcie, materiały nieprawdopodobne. Nawet tam, robiąc tę książkę, dowiedziałem, że pierwsze dżinsy powstały w Niemczech. Zanim w ogóle Levi Strauss przeniósł się do Niemiec. Robiono w Niemczech, głównie dla dzieci. Dokładnie z Teksasu takiego dżinsu. No i tam są w tej książce. Mam taki pomysł kolażowy. Tak? Ja będę tu mówił, że to ja mówię, dobra. A ty mnie tam... A ja słucham. To ja będę miał jeszcze... A ja nasłuchuję. A ja się przystawiłem, bo to jest jakaś tuba. Tak. No i teraz... Diabeł to ty. O właśnie, jakby to nie nazwać. To no plakat to diabeł. No już zrobili się państwo, bo... Te plakaty to są trudne, bo one są drukowane, to jest szare, to jest srebro w oryginale i to są same pantonowe, fluoryzujące kolory. Ten też jest pewnie srebrny, szary. Nie. Chemizwak szary jest, bo już później drukarze mówili, panie, coś pan zwariował, przecież to tyle kosztuje w ogóle, bo tu nie ma takiego plakatu, na którym mówiłem chyba z ten szalik się tu komponuje z tym plakatem. No, to nieźle. Nie, no najbardziej fascynujące to są połączenia tych kolorów. Tak, ale trafione totalnie. Naprawdę on jest... Podpis jedyny mi się, że on jest najciekawszy, że był plan. Tam duże świeże robi, duży mam. Tutaj ten moment, prawda, tych drgań kolorów, to jest świetne. Ja lubię ten plakat. Dla dzieci było. To nic, ale tu cały czas pojawiają się takie właśnie historie fantastyczne. Ta refleksja przychodzi ci naprawdę na kilka minut, a nawet na kilka godzin. A jak ty masz tylko zmienić sobie kliknięcie myszki z zielonego na czerwony, to żadnej refleksji by nie ma. To na zasadzie takiej, wiesz, technicznego psyk, ten po prostu walimy się, nie będzie wyjść. Idzie telewizor, włączył się. No wiesz, to będziemy walić. Musi śpiewać. No to jest taka przenośnia, ale coś takiego jest. Plakat musi być przekonywujący, prawda? Musi mieć dźwięk barwy, dźwięk informacji, prawda? Żeby zainteresował odbiorcę. No, wie pani, litera to jest tak, prawda? I ja chcę, żeby mi pasowało to, a nie było tak, jak wszyscy robią, więc staram się najczęściej swoje literki gdzieś od razu. Nie jest to dużo liter na plakacie, a tak ile to jako proces roboty, prawda? Tytuł taki, który odpowiada danemu obrazowi, dynamice, tematu. Bo pan robi na dużo tych plakatów teatralnych, ale one są takie trochę, powiedziałabym, też jeśli chodzi o tytuły, czy rodzaj tego dramatu, który tam jest, dosyć podobny. Bliskie też temu, tak mi się przynajmniej wydaje, estetycznie, właśnie jakiś, ale często teatr absurdu, tak jak... A czasami to się przynosi właśnie na ten język, czy
wpływ na to, żeby dobierać sobie te tematy. Wie pani, to jest tak, plakat teatralny najczęściej robię dla dorosłych i to takie dość poważne sztuki, a czasami też dla dzieci, jak tutaj, prawda, Alicja, Pełenie Czarów. A teraz się robi plakaty teatralne najczęściej. Lubię akurat działać w kulturze, natomiast wcześniej robiłem bardzo dużo plakatów filmowych. Padło to, nie ma tego w Polsce już, a szkoda, bo to był dość specyficzny język. Pani, plakat polski jest dla Polaków. Wszyscy potrafią odczytywać. To, ta historia nałożyła się na to, prawda, przez wiele lat ciemiężenia Polski. Nauczyliśmy się posługiwać aluzją, przenośnią, metaforą, co w dzieciństwie dziedzinach jest. No i to jest też w plakacie. Znaczy ja mam wpływ na sztuki. Nie, zazwyczaj jak dostaję jakąś propozycję, mi odpowiada, to albo oglądam nawet przedstawienie wcześniej, albo rozmawiam z reżyserem, z scenografem, jaki mają pomysł. Bo sztuka w teatrze jest w miejscu jakimś, w jakiś sposób robiona przez danego reżysera, przez zespół, tak różne rzeczy. Trzeba to wszystko w jakiś sposób wydobyć. To plakat filmowy, który pan wspomniał. Tu jest kilka takich plakatów. Tak, tak. Mówi pan, że to było coś interesującego. Na czym to polegało? Na tym to polegało, proszę pani, że oglądało się filmy. Tu nie trzeba było znaleźć w ogóle sposób na zareklamowanie tego filmu. No i niektóre były bardzo fajne tematy. Tu jest na przykład kasa. Plakat do Nieciekawej Historii. Bardzo lubiłem robić, zwłaszcza do polskich reżyserów. No, zazwyczaj wszystko to akceptowali, podobało się. I to była taka satysfakcja, bo nie dość, że polski reżyser, to robię jeszcze dla polskiego widza. Więc. Natomiast jest też jeden plakat z dawnych lat 70., jeszcze koniec 70., do filmu francuskiego Dupont La Joie. To jest film, który dotyczył problemu rasizmu. Wtedy się zaczął ten taki pierwszy, prawda, moment, gdy Pienoir i cała reszta, prawda, afrykańskich ludzi przenosiła się do Francji i było wiele takich przypadków bardzo rasistowskich. Ten film tego dotyczy. Dlatego ten plakat jest tak w formie takiego jakby kukurszklanowego, prawda, czuwa. Książka. Bardzo lubię tę książkę Rafała Malczewskiego. Jaką? Rafał Malczewski z Ulicy Kopanego w Krakowie. Czy to domowe? Przeczytała pani to wszystko? Oczywiście, bo ja się bardzo interesuję akurat Zamoyskim, a oni tam wiedzieli. Wie pani, no z książką jest fantastyczna zabawa, ja to uwielbiam. Po studiach pracowałem przez 10 lat w wydawnictwach szkolnych pedagogicznych, nauczyłem się stosunku dla czytelnika takiego, prawda, tam nie ma żartów. No i jak nastał moment, gdzie w komputerach można było wszystko samemu zrobić, to zacząłem robić albumy, książki dla dzieci, najróżniejsze. To jest trochę jak reżyserowanie filmu, tam trzeba po prostu nie agresywnie wszystko przedstawić w taki sposób, żeby czytelnik nie denerwował się, a za pomocą działań podświadomych tak go prowadzić przez książkę. Inaczej mówiąc, 7 tropowanie, a później to wartko, prawda, jak fala, raz wzmacnia się, raz wyciszać emocje. Ale te książki, o których pani wspomniała, są rzeczywiście dość fajne, są specyficzne i nie dla wszystkich. A kiedy pan się zdecydował na to, że ten plakat, Pani, no wylądowałem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wylądowałem pracownika Dyka Tomaszewskiego. No i tak jakoś zostało. Wie pani, plakat jest tyle fajny, bo ja zajmuję się wieloma rzeczami, ilustracją, grafiką i tak dalej. Plakat pani robi następnego dnia i już jest odzew, czy to jest skuteczne, a plakat musi być skuteczny. Więc to jest taka zabawa plastyczna, bardzo fajna. Jak się maluje obrazy, to się maluje rok, dwa, a później gdzieś wystawią i czasu dużo ucieka. Jaki był właśnie wpływ Tomaszewskiego? Tomaszewskiego to porządkowanie myślenia, analiza problemu i szukanie najlepszych rozwiązań plastycznych. Nie przyprawy, inaczej mówiąc, nie gotowanie zupy z samych przypraw, tylko gotowanie zupy i ewentualnie dodawanie przypraw. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zdałem? Tak. Dziękuję. Pana profesora, proszę się wytłumaczyć. No, uważam, że zawsze prace się tłumaczą najlepiej, a jeżeli im robimy komentarz, to znaczy, że mamy jakieś obawy. Ja ich nie mam i z zaufaniem, z czymś przekonywującym zadbałem o to, żeby tutaj, na tym trakcie, ta wystawa Lecha Majewskiego zaistniała. Od dawna mi się to marzyło, ale widocznie przychodzi czas, ten nadszedł teraz. I co jest dla mnie ważne, poza tym, że fascynuje mnie jego twórczość, że mamy do czynienia z niesamowitą siłą koloru i barwą taką fowistyczną, która w jego pracach zaistniała. I teraz w tym pejzażu, tej grafiki czarno-białej, czyli właściwie kiedy brakuje koloru w tle, czyli mamy same konary drzew, czarno-biały pejzaż szarości, te prace wyjątkowo eksponują się i krzyczą. No po prostu jest to dla mnie przykład, że mistrz, jakim był ten Tomaszewski, Henryk, a to jest jego uczeń, no może być dumny, jest dumny z tego, co dalej zostało podjęte w myśleniu polskiego plakatu. Ten aspekt był dla mnie też ważny, że pojęcie szkoły polskiej, plakatu tutaj jest bardzo silnie u tego artysty no, odczute, zaznaczone. Jest to jeden z niewielu twórców, którzy przyczynili się do tego pojęcia polskiej szkoły plakatu, a także stworzenia Biennale Plakatu w Warszawie. No, myślę, że tylko możemy zachęcić na tym trakcie, którzy chcą się spotkać z tą twórczością, by przeżyli ją. No i po prostu jestem rad, że doszło do tej wystawy.